Historią z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. ZASTRZEŻENIE Proszę, nie czytaj tego posta w miejscach publicznych. Nie czytaj go na komputerze, iPadzie czy na jakimkolwiek większym ekranie. Nawet jeśli mieszkasz sam... Nie siadaj zwrócony plecami w stronę większego pokoju. Jeśli ktoś lub coś jest wyjątkowo dobre w ukrywaniu się, jest smukłe, ciche i szybkie, bardzo prawdopodobne, że znajduje się w tym samym pokoju co Ty, podglądając Cię przez okno lub kryjąc się za meblami. Zalecam czytać to na telefonie leżąc na plecach z ekranem nie mniej niż piętnaście centymetrów od twarzy. Proszę, nie gaś światła. Utrudni im to zbliżenie się do ciebie. Zastanów się, czy słyszałeś coś dziwnego w ciągu ostatnich kilku godzin? Na przykład skrzypienie desek podłogowych, stukanie czegoś o meble lub drzwi, otwierające się lub zamykające w niewytłumaczalny sposób. Jeśli tak, proszę, wyłącz Reddit i przestań czytać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś cię obserwuje. Mieszkam w Auckland, w Nowej Zelandii. Ja i moja dziewczyna dzielimy w mieście akademik. Straciłem kontakt z przyjaciółmi z liceum, więc praktycznie cała moja grupa znajomych mieszka w tym samym budynku co ja. Akademiki są bardzo duże, pełne i co nie jest zaskoczeniem bardzo głośne. Często w nocy widuje się i słyszy pijanych studentów i imprezowiczów na korytarzach. Z czasem idzie się do tego przyzwyczaić i przestaje się na to zwracać uwagę. Być może dlatego byli przy nas mniej ostrożni. W każdym razie zbliżał się tydzień zapoznawczy i pomyśleliśmy z kumplami, że to będzie dobra okazja na nocny wypad do klubu. Nie wiem, czy wszędzie jest tak samo, ale tutaj wszystkie kluby nocne traktują studencki tydzień zapoznawczy jak Boże Narodzenie. Imprezy w togach, noce diabłów i aniołów. I wiele innych. Reszta ludzi z mojego czatu grupowego prawie nigdy nie reaguje na takie wiadomości, ale zawsze mogę liczyć na Ithana i Andrę, że przyjadą do miasta. Tak więc, w zeszłą środę udaliśmy się do Szafiru. Osobiście nie jestem największym fanem tego klubu. Zawsze jest tam zbyt tłoczno i wszystkie miejsca siedzące są zajęte. Ale Andre był nastawiony na dzisiejszy koncert, więc ja i Ethan po prostu poszliśmy za nim. Weszliśmy do środka bez problemu, ponieważ wypiliśmy wcześniej zaledwie kilka piw. Wydawało mi się, że widziałem jak ktoś przepycha się przez kolejkę przed nami, gdy bramkarz sprawdzał nasze dowody osobiste. No ale nie mógł. Po drugiej stronie stał inny ochroniarz, który zdawał się niczego nie zauważyć, więc tak naprawdę na to nie zareagowałem. Andre rzucił się w taneczny wir, podczas gdy ja i Ethan poszliśmy zamówić coś do picia. Ethan wybrał piwo, a ja Red Bulla z kieliszkiem zmrożonego Jagermeistera. Gdy barmanka podawała mi drinka, Obok mnie usłyszałem głos Ethana. Czy ten koleś się na nas gapi? Nie zwróciłem uwagi na Ethana. Nawet się nie rozejrzałem. Byłem zbyt zajęty płaceniem barmance. Nawet nie dotarły do mnie jego słowa, kiedy intensywnie główkowałem, w jaki sposób Jager z Redbulem mogły kosztować 12 dolarów. Zanim jednak zdążyłem odpowiedzieć... Pełna butelka piwa roztrzaskała się pod moimi stopami. Piwa Ethana. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, co się stało. Ethan nie był głupi i nie był pijany. Czy ktoś wytrącił mu je z ręki? Ale Ethana już nie było. Na początku założyłem, że właśnie poszedł pod scenę, żeby spędzić czas z Andrę. Wtedy... Odezwała się barmanka. Widziałeś to? Roześmiała się. Po czym rozejrzała się, zdezorientowana. Co widziałem? Odpowiedziałem, nieco oszołomiony całą sytuacją. Odpowiedziała: Że właśnie ktoś wpadł na twojego kolegę? Spojrzałem za siebie. Spojrzałem na Ziemię. Nie było widać Ethana. Wydaje mi się, że. Pamiętam, jak dostrzegłem parę nóg przemykających obok mnie, ale byłem skupiony na szukaniu Itana, więc tak naprawdę nie zarejestrowałem ich, ani nie zareagowałem na nie. Skołowany spojrzałem z powrotem na barmankę. Ona też zniknęła? Gdzie ona się podziała? W kolejce za mną był jeszcze jeden klient, a ona była jedyną osobą za kasą. Więc nie opuściłaby swojego stanowiska tak po prostu. Zaczynałem panikować. Przepchnąłem się pod scenę do Andre. Być może był z nim Ethan. Tymczasem Andre znajdował się w swoim własnym świecie. Tańcząc na płycie był skupiony na DJ-u, na dziewczynach, skupiony na tańczeniu ze wszystkimi razem. Według mojej oceny, nikt poza mną nawet nie widział, co stało za nim. Nie mogę ci powiedzieć, co widziałem, z powodów, które wyjaśnię później, ale zaufaj mi, kiedy mówię, że to coś nie było człowiekiem, chociaż jednak na tyle człowiekiem. Że mogło niemal wtopić się w tłum taki jak ten? Prawie już miałem wołać, krzyczeć lub palcem wskazywać zadzwonić do ochrony, by zasygnalizować Andrę, żeby uciekał. Dzięki Bogu, że tego nie zrobiłem bo gdy tylko to stworzenie odwróciło się w moją stronę, wszystko mi zatrybiło. Ethan próbował mi coś zasygnalizować, a potem zniknął. Barmanka wspomniała jego napastnika i też zniknęła, jednak Andre i wszyscy wokół niego zajmowali się sobą i nic im się nie stało. Kiedy odwrócił się w moją stronę, jego ohydne oblicze wypaliło się na wnętrzu moich powiek. Ostrożnie wyjąłem telefon i zacząłem pisać do mojej dziewczyny. Wracam do domu. Nie pisz do mnie. Drzwi mają być zamknięte do mojego powrotu. Wyjaśnię wszystko, kiedy tam dotrę. Odwróciłem się najspokojniej, jak potrafiłem i ruszyłem przed siebie. Wszedłem po schodach i skręciłem na chodnik. Usłyszałem, jak otwierają się boczne drzwi. Nie zareagowałem. Słyszałem za sobą kroki. Nie odwróciłem się. Potem głos Andrę. Hej, Cody, gdzie idziesz? Modliłem się do kogokolwiek, kto mnie wtedy słuchał, żeby stwór znów był dobrze ukryty. Żeby Andrę nie zauważył, jak mnie śledzi. Prawie się rozpłakałem. Chciałem krzyknąć, żeby odszedł, ale nie mogłem. Więc szedłem dalej. A wtedy powiedział to: Z kim ty leżesz? Z tego co pamiętam, były to jego ostatnie słowa. Kierowałem się do bloku. Chciało mi się płakać, ale to coś wciąż mnie obserwowało. Chciałem zalać się łzami. Ale wiedziałem, co się stanie, jeśli potwierdzę istnienie tego czegoś. Zacząłem się zastanawiać, czy prowadzenie tego czegoś do domu było w ogóle mądrym pomysłem, ale miałem to już gdzieś. Chciałem tylko zwinąć się w kłębek w łóżku i zostać pod kołdrą, dopóki cokolwiek to było. Nie zdecyduję, że jestem na tyle głuchy, ślepy lub głupi, by zostawić mnie w spokoju. Otworzyłem furtkę. To coś wspięło się po murze. Wszedłem do windy. To coś weszło razem ze mną. Przez całą przejażdżkę stało nade mną, wpatrując się we mnie, zastanawiając się, jakim cudem jeszcze go nie zauważyłem. Poszedłem do swojego mieszkania i zapukałem do drzwi. Moja dziewczyna zawołała, że już idzie. Gdy tylko się odezwała, stwór zniknął. Pobiegł z nienaturalną prędkością wzdłuż korytarza i schował się za czymś, co chyba było koszem na śmieci. Nie wiem, nie patrzyłem. Zawołałem moją dziewczynę, która zadziornie otworzyła drzwi. Była wyraźnie przerażona moim SMS-em. To coś było bardzo dobrze schowane, mimo że na korytarzu było bardzo niewiele kryjówek, czymkolwiek to coś było, potrafiło się bardzo skutecznie maskować. Nie, żeby miało to jakieś znaczenie, bo gdy moja dziewczyna otworzyła drzwi, zobaczyłem to twarz stwora. Przyciśnięta do okna za nią, obserwująca mnie, ale była inna. Jej rysy były nieco zakrzywione, nieco zmienione. Dotarło do mnie, że na korytarzu nie otworzyły się żadne drzwi, a byliśmy na szóstym piętrze. To nie było to samo stworzenie. Kiedy moja dziewczyna się obróciła. Twarz przy oknie schyliła się pod okno, odwróciła się do mnie, a ona podniosła się z powrotem. Ta twarz mogła przełączać się pomiędzy przyleganiem do szyby, a znikaniem pod nią z taką płynnością, że musiałem sobie nieustannie przypominać, by nie dać się zahipnotyzować jej ruchom. Moja dziewczyna była obserwowana. Ale nigdy by się o tym nie dowiedziała. Czy było tu całą noc, cały tydzień? Jak długo to coś tu było, przykładając swoją potworną twarz do okna, a jednak w jakiś sposób pozostając poza zasięgiem jej wzroku? Po cichu wyjaśniłem jej, co się stało, tłumacząc przede wszystkim, że nie mogła zareagować na to, co jej powiem. Bez względu na wszystko. Następnie wyjaśniłem szczegółowo, jak wyglądało to stworzenie. Może to było głupie, ale nigdy w życiu nie byłem bardziej zestresowany i zdezorientowany. I po prostu chciałem z kimś porozmawiać. Przełknęła spokojnie ślinę. Łza spłynęła jej po twarzy. Podeszła do szafki i zaczęła grzebać w papierach. Zastanawiałem się, czy w ogóle mi wierzyła, czy po prostu wzięła moje zachowuj się naturalnie bardzo poważnie, ale wtedy wyciągnęła rysunek, dziecięcy rysunek, jej rysunek z dzieciństwa. Mała dziewczynka, otoczona przez. Co najmniej pół tuzina wysokich, humanoidalnych postaci. Nie zdążyłem się nawet dobrze przyjrzeć. W jednej sekundzie była obok, na korytarzu, a w następnej nie mogłem nawet zidentyfikować jej zwłok. Trzeci, potwór stał na jej miejscu. Jej martwe, roztrzaskane i zakrwawione ciało leżało na dywanie, jej ręce i nogi były zmasakrowane i poskręcane, jak połamane gałązki, a twarz nie do zidentyfikowania. Jeśli liczyłeś na jakiś porządny opis tych stworzeń, to przykro mi. Teraz już wiesz, dlaczego go nie dostaniesz. Wolałbym umrzeć niż pozwolić komuś odtworzyć ten rysunek. Broń Boże, żeby ktoś kiedykolwiek opublikował szkic tego czegoś w internecie. Słowo terror nie pomaga nawet opisać tego, co czułem, stojąc twarzą w twarz z tym czymś. Ale zrobiło się jeszcze gorzej, gdy usłyszałem, jak roztrzaskuje się okno i wyłamują drzwi. Wszystkie trzy stworzenia stały w mojej jadalni, wpatrując się we mnie, gdy ja siedziałem, wpatrując się w okaleczone zwłoki mojej dziewczyny. Stworzenia stały i czekały, i czekały, i czekały, aż w końcu wstałem. Poszedłem do lodówki, wyjąłem piwo, usiadłem z powrotem na krześle. I spokojnie je wypiłem. Nie wiem, jakim rodzajem nadludzkiej siły woli dysponowałem w tamtym momencie, jaki rodzaj motywacji lub siły psychicznej posiadałem w najgorszych minutach mojego życia. Ale, kiedy to zrobiłem, stworzenia odeszły. W mgnieniu oka ciało zostało usunięte. A krew uprzątnięta. Kilka dni później zostałem wezwany na posterunek, aby pomóc wyjaśnić sprawę moich zaginionych przyjaciół. Powiedziałem im bardzo niewiele. Ethan, Andre i moja dziewczyna znaleźli się na stale rosnącej liście zaginionych. Zastanawiam się, ilu innych zaginęło z tego samego powodu. Ilu niewinnych ludzi siedzi w więzieniu oskarżonych o zbrodnie tych potworów. Musiałem napisać ten post. Muszę uświadomić ludzi. Oni już się przede mną nie ukrywają. Są wszędzie. Nie jesteś w stanie pojąć, ilu z nich mijasz każdego dnia? Ilu obserwuje cię, gdy jedziesz do pracy. Nie masz pojęcia, w ilu ciemnych zakamarkach się czają i w ilu oknach stoją. Nie widziałeś, na ilu dachach się znajdują, ani wśród jakich tłumów krążą. Jeśli udostępnisz to swoim bliskim, upewnij się, że czytają to należąco. Przypomnij im, aby czytali to na telefonie i powiedz im, aby trzymali telefon nie mniej niż piętnaście centymetrów od twarzy, bowiem w dziewięciu na dziesięć przypadków nie jesteś sam.